Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku historii LEGO Ninjago. Dziś udamy się w podróż do roku 2016. I od razu zapowiadam, ten odcinek, podobnie jak poprzedni, będzie podzielony na dwie części. W ogóle myślę, że teraz każdy odcinek, poza jednym, może dwoma wyjątkami, będę w ten sposób właśnie dzielił. No bo jednak w każdym z nich jest naprawdę sporo tematów do omówienia, a nie chcę, żeby były one za długie, bo wiecie, chcę, żeby ktokolwiek je oglądał. No dobra, mając to wszystko za sobą, możemy przejść do właściwego odcinka. Zaczniemy od streszczenia fabuły sezonu 6, Podniebni Piraci. Ninja zniszczyli przeklętą krainę. Mimo to jednemu z duchów udało się z niej wydostać. Jest to nie kto inny jak Klaus, którego zauważono ostatnio w wiosce Styx. Ninja wyruszają tam, aby powstrzymać dawnego przeciwnika. Nie pomaga w tym fakt, że w międzyczasie stali się uwielbianymi na całym świecie celebrytami. W pewnym momencie bohaterowie znajdują się na dachu budynku. Ninja używają Erjitsu, aby ukryć się za billboardem przed nadciągającymi helikopterami telewizji. Nia jednak nie opanowała jeszcze Erjitsu. Jay oferuje jej pomoc i prosi ją, aby wzięła go za rękę. Ona jednak odmawia. W rezultacie wojownicy zostają otoczeni przez helikoptery, co spowalnia ich pościg za Klausem. On tymczasem odnajduje lampę Tyranu i uwalnia uwięzionego w niej Gina Nadakana, kapitana statku pirackiego Twierdzenie Szczęścia, wierząc, że spełni on jego trzy życzenia. Nadakan jednak wykorzystuje jego życzenia przeciwko niemu i ostatecznie Klaus zostaje uwięziony w lampie. Kiedy ninja docierają do Styxu, nie znajdują tam Klausa. Widzę natomiast reportaż w telewizji, w którym pokazane jest, jak popełniają różne przestępstwa, pomimo że żadnej z tych rzeczy nie zrobili. Tak oto ninja stają się poszukiwanymi kryminalistami. Mieszkańcy wioski rozpoznają ich. Bohaterowie są zmuszeni do ucieczki, rozdzielenia się. Wkrótce jednak wszyscy zostają wyłapani przez Ronana, za co otrzymują od policji wysoką nagrodę. Tymczasem Nadakanowi udaje się uwięzić w lampie Tyranu Sensei Ui Misako. Zdobywa on również kryształ krainy i za jego pomocą przyzywa członków swojej dawnej załogi, którzy wiele lat temu zostali uwięzieni w różnych krainach. Następnie wraz z nimi odwiedza Jinjago, krainę, z której pochodzi. Spotyka tam swojego ojca, który mówi mu, że zniszczenie przeklętej krainy przez ninja sprawiło, że Jinjago, która jest jej siostrzaną krainą, wkrótce też ulegnie destrukcji. Następnie wręcza mu miecz dusz i mówi, aby pomścił Jinjago. Ninja zostają zamknięci w więzieniu Kryptarium. Spotykają tam kapitana Soto, który jest jednym z więźniów. Opowiada on ninja, że kiedyś walczył z Nadakanem i jego załogą. Mówi im, że jedynym sposobem na powstrzymanie Gina jest użycie na nim jadu Tygrysiej Wdowy, który można znaleźć tylko na wyspie Tygrysiej Wdowy. Niedługo później ninja wraz z Soto uciekają z więzienia. Kapitan mówi im, że mapa z lokalizacją wyspy Tygrysiej Wdowy znajduje się na pokładzie statku Nadakana, Twierdzenie Szczęścia. Ninja rozdzielają się w poszukiwaniu podniebnych piratów. Nadakan szpieguje Nie i Jaya i kiedy tylko nadarza się okazja, próbuje nakłonić niebieskiego ninja, aby czegoś sobie życzył. Jay w końcu daje się przekonać i życzy sobie, aby był bogaty, żeby mógł zaimponować Nii. Chwilę później otrzymuje informację, że jego ojciec nie żyje. Mistrz Błyskawic natychmiast wyrusza na złomowisko, gdzie okazuje się, że jego ojciec jest cały i zdrowy. Jednak rodzice Jaya wyjawiają mu, że tak naprawdę jest adoptowany. Jay wyrusza do domu swojego prawdziwego ojca, gdzie okazuje się, że był nim Cliff Gordon, aktor grający Fritza Donegana, ulubionego bohatera Jaya. Podniebni piraci zamieniają swój dawny statek, Twierdzenie Szczęścia, w maszynę latającą i za jej pomocą atakują Ninjago City. Ninja stają do walki z przeciwnikami. Podczas starcia bohaterowie wykradają ze statku mapę z lokalizacją wyspy Tygrysiej Wdowy. Jednak Nadakanowi udaje się przekonać Kaya, aby życzył sobie, żeby wszystko się dla niego skończyło, co sprawia, że zostaje on uwięziony w Mieczu Dusz. Tymczasem w Ninjago zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Fragmenty krainy zostają wyrwane z lądu i stają się wyspami latającymi w powietrzu. Okazuje się, że Nadakan planuje przemienić Ninjago w nowe Jinjago. Ninja płyną na wyspę Tygrysiej Wdowy na jachcie należącym wcześniej do ojca Jaya. W pewnym momencie na morzu zaczyna się sztorm. Ponownie pojawia się Nadakan i tym razem bierze na cel Zeina. W końcu dzięki swojemu spirytowi nakłania Nindoida, aby życzył sobie, żeby wszystko się dla niego skończyło. Wkrótce jacht rozbija się na wyspie Tygrysiej Wdowy. Jay wchodzi do jaskini Tygrysiej Wdowy, gdzie okazuje się, że jest ona olbrzymim pająkiem. Po krótkiej walce z bestią udaje mu się zdobyć odrobinę jej jadu. Chwilę później na wyspie pojawia się Nadakan wraz z innymi podniebnymi piratami. Porywa on Jaya i wylewa zawartość fiolki z jadem. Nie wie jednak, że Nia podmieniła wcześniej fiolki i jad Tygrysiej Wdowy wciąż znajduje się w rękach ninja. Piraci zabierają Jaya na Twierdzenie Szczęścia i próbują zmusić go, aby życzył sobie, żeby wszystko się dla niego skończyło. W pewnym momencie Nadakan zaprasza Jaya na kolację, podczas której wyjawia mu, że kiedy poślubi Nie, posiądzie moc spełniania nieograniczonej liczby swoich własnych życzeń.
Na wyspę Tygrysiej Wdowy przybywają Ronan i komisarz policji, którzy zrozumieli, że ninja tak naprawdę są niewinni i teraz zamierzają im pomóc. Odnaleźli oni wiadomość w butelce napisaną przez Jaya. Wiadomość napisana została na penach budowy sterowca podniebnych piratów. Bohaterowie decydują się za ich pomocą zbudować taki właśnie sterowiec i w przebraniu piratów wejść na twierdzenie szczęścia i uratować Jaya. Ninja dostają się na statek i uwalniają Jaya, jednak wkrótce zostają złapani przez piratów. Próbują wyjść z tej sytuacji wykorzystując życzenia i w rezultacie tylko Jayowi zostaje jedno ostatnie życzenie. Lloyd i Cole zostają uwięzieni w Mieczu Dusz, natomiast Jay i Nia uciekają. Chronią się w więzieniu, w którym kiedyś trzymany był dr Julien. Mają ze sobą jad Tygrysiej Wdowy oraz dzbanek herbaty podróżnika. Wkrótce Nadakan dowiaduje się o ich kryjówce. Piraci atakują więzienie. Ostatecznie Nia zużywa herbatę podróżnika, aby uratować Jaya. Sama natomiast zostaje pojmana przez piratów. Jay zbiera drużynę, która ma mu pomóc w powstrzymaniu Nadakana i przerwaniu ślubu. Udaje im się dostać na jedną z latających wysp i zdobyć Miecz Dusz. Kapitan Soto mówi, że jest inny sposób na dostanie się do miecza niż poprzez życzenie. Wystarczy dać się nim zranić. Jay wchodzi do miecza i wyciąga z niego przyjaciół. Ninja ruszają do świątyni Yanga, w której odbywa się ślub Nadakana z Nią. Przybywają jednak za późno. Jin zdobywa moc spełniania nieskończonej liczby swoich własnych życzeń. Ninja są zmuszeni do ucieczki. Nadakan natomiast mówi swojej załodze, że już jej nie potrzebuje i przenosi jej członków z powrotem do krain, w których byli uwięzieni. Jedynie Flint, Rokowi i Dokrzęk udaje się uciec. Dołączają oni do ninja i postanawiają pomóc im w pokonaniu swojego dawnego kapitana. Bohaterowie przejmują twierdzenie szczęścia. Jay mówi, że życzenia Nadakana tak naprawdę nie mają żadnej prawdziwej mocy. Okazuje się, że Flint Rok nadal umie strzelać, pomimo że wcześniej Lloyd życzył sobie, żeby zawsze pudłował. Bohaterowie obmyślają plan pokonania Jina. Ninja odwrócą jego uwagę, a w tym czasie Flint Rock postrzeli go strzałą z jadem Tygrysiej Wdowy. Ninja stają do walki z Nadakanem. On jednak przemienia ich wszystkich poza Jayem w posągi. Wtedy Flint Rock oddaje strzał. Strzała trafia Nadakana. Niestety zatruwa również Nię. Jay musi teraz wybrać, czy życzy sobie śmierci Nadakana, czy aby Nia przeżyła. W końcu niebieski ninja wypowiada życzenie. Życzy sobie, żeby lampa Tajranu nigdy nie została odnaleziona. Nadakan spełnia życzenie, tym samym cofając wszystkie wydarzenia. Ninja znowu są na dachu budynku, otoczeni przez helikoptery. Jednak tym razem Nia używa Erjitsu i chwyta Jaya za rękę. Okazuje się, że dwójka ninja, w przeciwieństwie do wszystkich innych, pamięta, co się stało. No i to tyle w temacie streszczenia. Czas więc, bym standardowo podzielił się z Wami moją opinią na temat sezonu 6. Ogólnie uważam go za bardzo udany. Tym razem głównym bohaterem sezonu jest Jay. Dużą rolę odgrywa też w nim Nia. Obie postacie udało się tutaj bardzo dobrze rozbudować. Fajnie została też rozwinięta ich relacja miłosna. Co do antagonisty. Oj, Nadakan. Jin, który pragnie pomścić swoją krainę oraz odzyskać miłość swojego życia. Hej, to brzmi jak dobry antagonista. A nie, jednak dowiadujemy się, że jak weźmie ślub, to dostanie nieskończoną moc spełniania własnych życzeń. Uhahaha. Drodzy bracia Hagemanowie, skoro już przy nich jesteśmy, to mają oni cameo w tym sezonie. Całkiem fajny easter egg. Napisaliście dobrego złoczyńcę z sensowną motywacją, a później dodaliście mu jeden motyw, który zmienia go w kolejnego generycznego antagonistę, który chce tylko zdobyć wielką moc i nic więcej. Straszna strata potencjału. A i tak w ogóle, ten cały motyw z życzeniami w tym sezonie kompletnie nie ma sensu. Pod koniec dowiadujemy się, że życzenia Nadakana tak naprawdę wcale nie mają żadnej faktycznej mocy. On tylko wmówił bohaterom pewne rzeczy, a oni w nie uwierzyli. No i może faktycznie miałoby to sens. Kiedy Jay zażyczył sobie, aby był bogaty, Nadakan tak naprawdę nic nie zrobił, tylko pokazał niebieskiemu ninja prawdę. Ale mieliśmy też sytuację, kiedy Lloyd zażyczył sobie mądrości Wu i stał się stary. Nie powiecie mi, że Nadakan tylko mu mówił, że stał się stary, to się po prostu stało. Dosłownie, nagle pojawiły mu się zmarszczki na twarzy. No a potem w finale mówią nam, że te życzenia tak naprawdę żadnej mocy nie mają i my mamy w to niby uwierzyć. Myślę, że ten motyw w finale mógłby być świetnym payoffem, gdyby wszystkie życzenia w tym sezonie wyglądały tak, jak to wcześniej wspomniane życzenie Jaya. Wyobraźcie sobie, że Lloyd życzy sobie mądrości Wu i faktycznie staje się mądrzejszy. Ale nie zmienia się dosłownie w starca, tylko po prostu dostaje mądrość. A pod koniec okazuje się, że była to jego własna mądrość, a życzenie tylko sprawiło, że poczuł się bardziej pewnie. Czy to nie byłoby lepsze? Wydaje mi się, że twórcy mieli na ten wątek dobry pomysł, ale niestety ostatecznie wyszedł on po prostu bez logiki. Ale dobra, bo coś za bardzo narzekam na ten sezon. A przecież jak wcześniej powiedziałem, naprawdę go lubię. Więc wymienię jeszcze kilka pozytywów. Po pierwsze, ten sezon ma chyba najlepsze postacie długoplanowe spośród wszystkich sezonów Ninjago. Mam tutaj na myśli Flint Rocka, Dokrzęg oraz Clancy'ego. Wszyscy byli zapamiętywalni oraz odegrali w sezonie dość duże role. No jeszcze najlepsze rzeczy w tym sezonie. Zakończenie. Co? Ty zdrajco! Jak mogło ci się podobać zakończenie sezonu 6? Przecież ono wszystko cofa! To tak jakby cały sezon się w ogóle nie wydarzył!
A czy to ważne, czy się wydarzył, czy nie? Ważne jest to, że Nina i Jay zapamiętali wszystkie wydarzenia, więc nie cofa to ich rozwoju. To zakończenie było niesamowicie zaskakujące. Chyba nikt z nas się tego nie spodziewał, kiedy zobaczył ten sezon po raz pierwszy. I właśnie dlatego zostanie przeze mnie na zawsze zapamiętane. Przejdźmy do omówienia minifigurek. Zacznijmy od nowych strojów ninja. Stoje sezonu 6 są okej. Nie są to jakieś moje ulubione stoje, ale na pewno trzeba im przyznać, że przynajmniej wyróżniają się na tle innych. Warto tutaj wspomnieć o jednym elemencie wprowadzonym właśnie na potrzeby tych stojów. Mianowicie o takim oto namienniku, do którego z tyłu można było przymocować dwie katany. Jeżeli chodzi o złoczyńców, podniemcy piraci to naprawdę ciekawa frakcja. Pamiętacie, jak w jednym ze wcześniejszych odcinków tej serii narzekałem na kapitana Soto i jego piratów sezonu 2 za to, że tacy typowi piraci po prostu nie pasują do Ninjago? Tym razem twórcy nie popełnili drugi raz tego samego błędu i dostosowali piratów do tego świata. U podniebnych piratów owszem, widać te wszystkie cechy typowych piratów, jak na przykład drewniane nogi czy haki zamiast dłoni, ale poza tym mają oni sporo własnego stylu. Są utrzymani w takiej trochę wręcz steampunkowej stylistyce i mnie się to bardzo podoba. Z ważniejszych podniebnych piratów warto wymienić Dublona z bardzo ładnie zredukowaną główką, Clancy'ego, wężona z nieokreślonego plemienia, Doc Shank, pierwszego w historii Ninjago Big Figa, Flint Locka, zastępcę kapitana, no i oczywiście samego Nadakana. Kolejny w tej serii minifig z czterema rękoma, zamiast nóg ma on taki duchowy ogon wprowadzony rok wcześniej. Przepiękna figurka, myślę, że jedna z najlepszych w historii Ninjago. Minifigurki omówione, no to czas na zestawy. Zacznijmy może od pojazdów złoczyńców. Otrzymaliśmy takie trzy, a były to podniebny rekin, piracki sterowiec oraz twierdza nieszczęścia. Wszystkie trzy uważam za bardzo dobre zestawy. Podoba mi się ten ala steampunkowy klimat tych statków. Następnie mamy dwa smoki ninja, Kola i Jaya. Ten pierwszy jest znacznie mniejszy i jest takim bardzo przyjemnym, niewielkim zestawem, natomiast dużo większy smok Jaya również całkiem dobrze się prezentuje. Pojawił się również set z motonami Kaya i Nii. Ten zestaw to nic specjalnego. Widzieliśmy już w Ninjago wiele bardzo podobnych motocykli. No i mamy jeszcze wyspę Tygrysiej Wdowy. W mojej opinii najlepszy set z tego sezonu. Otrzymujemy tam fragment wyspy oraz bardzo ładną, niewielką świątynię. Pomimo, że w samym serialu na wyspie Tygrysiej Wdowy żadnej świątyni nie było. Ale co z tego? Poza zestawami pudełkowymi pojawił się jeszcze taki oto blister zawierający cztery ekskluzywne minifigurki. Zeyna, Nie jako Samuraja X oraz dwóch piratów. Moim faworytem jest zdecydowanie ten pierwszy. Jest to chyba moja ulubiona minifigurka Zeyna, jaka kiedykolwiek powstała. Świetnie wygląda na nim ten Battle Damage. I to by było na tyle w tym odcinku. Możecie teraz napisać w komentarzu, jak bardzo mnie nienawidzicie za to, że podobało mi się zakończenie sezonu 6. Widzimy się w kolejnym odcinku historii Ninjago, w którym zajmiemy się wszystkim innym związanym z naszą ukochaną serią, co pojawiło się w roku 2016. Trzymajcie się. Cześć!